Oto Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Największa pod względem liczby zgromadzonych obiektów placówka etnograficzna w Polsce. Skansen podzielony jest na sektory z zabudową bojków, łemków, pogórzan i dolinian. Krajobraz wsi pogórzańskiej wzbogaca sektor naftowy, gdzie zgromadzono bogatą ekspozycję obiektów naftowych z XIX i XX wieku. Zobaczyć można między innymi kopankę z ręcznym wyciągiem do czerpania ropy naftowej, wieżę wiertniczą oraz kierat pompowy drewniany typu kanadyjskiego.